Cześć kochani! Z tej strony Łukasz, a to jest kolejny odcinek waszej i mojej jednocześnie ulubionej serii. Oczywiście, jak wiadomo, Gary Dark Secret się kłania. Wystraszyłem was, może chociaż troszeczkę. Gary Dark Secrets i kilka informacji na początek. Oczywiście tutaj teraz na ekranie macie informacje na temat informacje, to znaczy podziękowania dla użytkowników, którzy w jakiś tam sposób starali mi się pomóc i pomogli. Zaraz znaczy pomogli. Czy pomogli, to się dowiemy zaraz. Co jeszcze? Co wywnioskowałem z waszych pomocy, że mam się wrócić do sekcji B po jakąś tam dźwignię. A i sam zauważyłem podczas montażu filmu, że jedną z dźwigni na ścianie, nie wiem czy to jest ta, o której pisaliście w sekcji B, chyba nie, ale nieważne. Ta dźwignia jest koło tego zabarykadowanego przejścia i trzeba ją po prostu pociągnąć, że tak powiem. Dobrze, no to wracamy. Jedyny problem jaki mamy to, że nie mamy baterii i nie mamy światła, więc jest źle, a tamten, nie wiem jak go nazwać, to coś nam wyskoczyło przed twarzą. Miałem takie wino dobre. Co z tymi drzwiami się tu dzieje? No what the... Oh. No to jest okropnie. Nie, 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 seniorita, zaczyna mi się to nie podobać. Zapałki. Musimy gdzieś tę baterię znaleźć, bo ja nie wytrzymam. What the hell? A tam są jakieś drzwi. Nie byłem tam chyba. Gdzie jest sekcja B tak na marginesie? O, tu nie byłem. Sekcja B, no właśnie, tu jest to. Wow. 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 Chwileczkę. Strasznie cicho mam muzykę. Dźwięki ogólnie. Co to było? O. Halo? Jezus! Gdzieś mówiliście, tu leżała dźwignia. What the hell? Koło gdzieś regału jakiegoś. Łukasz, skup się! Skup się, chłopie! O. Dźwięki tu są inne niż w podstawce amnezji, wiecie? Nie wiem, czy wy je słyszycie. O, to nie, 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 nie! Gdzie była ta dźwignia? Tutaj. Zapałki zapalimy. Tu jest, okej. Pasieje. No dobra, no, no ja rozumiem, tak, tak. Numer 3. Cześć kochani, wróciłem. I dowiedziałem się wszystko, co mam zrobić. Wow. Mam się wrócić do sekcji B. I tu usłyszałem taki łomot, faktycznie. I
to jest spadająca szafa i to, która się przewróciła tutaj chyba. I to mam chyba podnieść, tak mi się wydaje. Kto mi pisze na Steamie? Dobrze, że coś się nie wyświetla. I zanieść te... to coś do... Aha. Czyli tam do góry teraz muszę iść. What the hell, tylko gdzie to się szło? Tam jest ta dźwignia, którą dla waszej wiadomości ciągnąłem już. Brzydko to brzmi, wiem. I ona jest bezużyteczna, bo muszę najpierw chyba tą dźwignię uzupełnić na górze i wtedy tam jakieś kombinacje wykombinować i... Jezus. Okropne. Przestań. Tu byłem. Jak to gra... To jest przerażający mod. Teraz zaczyna się naprawdę... Przerażająco. Gdzie się szło do góry? Te łańcuchy. Okropne. Nie tutaj. Albo. Tutaj. O Boże. Pokażę wam to. Nothing happens. Jestem bardzo przerażony tutaj chodząc po tych pomieszczeniach. Gdybym miał latarkę, by było o wiele, wiele lepiej. Chyba jednak tutaj trzeba iść. Machine room? Nie, sekcja D. Czy ja w tej sekcji byłem? Nie wiem. Byłem. O, sekcja D. Czyli... Jezus! Nie. Sekcja D, czyli machine room. Inaczej rzecz biorąc. Chwila prawdy. Świetnie, jaka kombinacja. 3 to jest ten... no, to co nam barykaduje ta... ta szafa. Barykadująca nam przejście. Proszę bardzo, sekcja C nam się otworzyła. What the fuck? Co to jest? Odbytogłowy czy jakiś mutant? No świetnie, zapieprza tutaj. So good. Co teraz? Kampię się tutaj. Odbyto głowy, ty gnoju. Czy ta becz tu przyjdzie? Oh my god. O! Szczur! Jak go zauważyłem! Chyba tu nie przyjdzie. Świetnie, zniknął na dole. I teraz zapierdziela po schodach lub... O fuck. Mamo... Mamo, nie bij. Żyga znowu. Znowu po imprezie jest odbyto głowy i znowu żyga. What the hell? No chyba nie... No, myślałem. Myślałem, że przeciągnie dźwignię.
poszedł. Udało się. Hello. Czyli możemy iść spokojnie sobie do sekcji C, której jeszcze nie byliśmy, bo nam zasłaniało to gówno. No i więc możemy iść za odbytogłowym. Detektyw Monk rusza do akcji. Detektyw Łukasz. O! Zrąbałem. Nie. No i co? No i co? No i co? Nie. Zaciął się. Beczka go dotknęła. Headshot. Dubstep, bitch, dubstep. Dobra. No świetnie. Teraz myśl nad swoim życiem. A czemu ja nie zmieniłem pracy? A dlaczego ja jestem taki głupi? A dlaczego ja jem ludzi? A nie. O. Hej, bitch. No idź! Co za dziewka? Chyba go boli noga, bo jakoś po jednym schodku schodzi. O, migi. Proszę pana. Nie obracaj się. Nie. What the hell, nie. Już się rozpędził. Patrzcie, jak padnie tutaj. Co ja się z niej pieprzę? No i co? O fuck. Nie gin. Morfina, żeby mnie nie bolała dynia. No chodź tu, no! Bitch! What the fuck?! Widzieliście tą mordę od niego? To było dobre. No to... idziemy do sekcji C. Świetnie! Czyli odbyciak zniknął. To idziemy sobie do sekcji C. Mufy! To jest sekcja D. To my idziemy do sekcji C. Sekcja C była tam. Tam. Ja się boję. Tam jest sekcja C. Nie, to nie tu. A tu, tu to. O, tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Hello? Mama? Proszę bardzo. Ja się boję. Dobra. Na 3, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Dziękuję, aniołku. Dziękuję. Bitch. Seks 3. Seks C. O nie. Oh no, no, no. Hello? Hello? Ja się kryję. Ja się kryję, bo się... Wow, wow. Ktoś tu leży. Hello? Kolejne dźwierza, które są uchylone, co mi się nie podoba. I tutaj jest bardzo dużo dźwięków łańcuchów. Aj, ale tu bordel. O nie. Nie patrz się na mnie. Okej. Amnom. No i co? Pogadamy se?
Fajny magazyn, taki bardzo ciekawy. Nie zapalam, bo się boję. Zapałki mam. Skrzynki nie da się otworzyć, tylko podnieść. Młotek. Łopata. What the hell? To jest okropnie. O Boże, idę tam, dobra. Co tu jest? Sekcja A. Jakiś machine room. No, dużo węgla. Koła zębate. OMG, mam tam iść? You are fucking kidding me. We are fucking kidding me? What the hell? Zawalone. So? Co ja mam zrobić? Baterii nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, to zapalimy wszystko. Straszny tu burdellos. A! Jakiś cel mam klucz, ale... Ale gdzie? Oh my god, baterie please. Jak ja bym chciał baterię mieć? Było tak fajnie. Móc sobie poświecić latarką. Och, Ginie, kapucynie, powiedz, co mi się dzisiaj przydarzy. Nie idź do sekcji C, nie idź, nie bierz tego klucza, on jest demoniczny. Szatan go zjadł. O, dobra, dobra, już idę, już idę. What the? Żyjesz! What? Teleportacja! Ktoś mi to chciał na głowę zrzucić, oh no. Gdzie mam iść? Wine cellar key. Holy shit, teraz tu mam łazić, porąbało was bez latarki. O, 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 morfina. Ale ja nie pamiętam żadnych zamkniętych drzwi. What the hell? Przestań mnie kamień gwałcić! No co za... Może się mam wrócić? Tam. Do góry. Tam, gdzie ten kolo mnie napadł. Quarters! O Boże! Oh my god! Nic, ja nie pamiętam, gdzie były te zamknięte drzwi. Będziemy szukać. Trudno. Mówi się trudno. Ja nie pamiętam, chociaż to grałem wczoraj, ale okej. Ale przedwczoraj, albo i wcześniej nawet, kiedy nagrywałem dwa odcinki wcześniej, czyli... który odcinek to był? Nie pamiętam. To... Ale lagi. No to wtedy gdzieś tam ten klucz trzeba było użyć. Tutaj, stąd przyszliśmy. Gary, Gary, pamiętacie? Tak jak pisaliście, że z pochodnią idzie łazić, a da się podpalić inną? Nie da się. Cool. What the hell? Omegi! Świetnie! Błąd krytyczny! No nic, kochani, przykro mi. Siła wyższa zakończyła ten odcinek. Dziękuję za oglądanie.
Piszcie, gdzie ten klucz mam użyć, bo ja nie mam pojęcia i nie pamiętam, które to były te drzwi zamknięte. Gdzie mam się wrócić lub gdzie mam iść dalej. Także do zobaczenia w następnych odcinkach Piona.